Mam już swoje lata i jestem już, nazwijmy to, prekursorem muzyki disco polo, więc mogę wszystko powiedzieć, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mówię szczerze, to co w głowie, to na języku. Zatem mówię teraz otwarcie, że teraz nie ma disco polo. Teraz to jest taka ucieczka w stylu dance, narodziny bądź wysyp jakichś nowych gatunków, których za bardzo nie rozumiem, ale szanuję odbiorców. Jeżeli ludziom to się podoba, no to bardzo dobrze, tylko że wszystko, co jest inne, wrzucane jest do worka disco polo. I czasami ja już się gubię, co jest disco polo, a co nie. I na przykład tym młodym wokalistom, którzy na przykład mówią, że nie są disco polo, ale oni chętnie jakby grają na koncertach disco polo, a jak już odskoczą, jak będzie ta, nie wiem, oglądalność powiedzmy 100 milionów wyświetleń, to już oni mówią, nie, ja to nie jestem disco polo. Więc ja z takim człowiekiem już nie chcę rozmawiać, nie chcę utrzymywać kontaktów, bo uważam, że to jest człowiek już nieszczery. Ja jestem disco polowcem z krwi i kości, zakładając zespół, chciałem grać prostą muzykę, chociaż początki były nie. Chciałem Depeche Mode grać, Duran i takie w ogóle inne. Ale jak zobaczyliśmy, że nie wiem, no 4 razy po 2 razy na przykład lepiej schodzi, albo nie wiem, Biały Miś, no to zaczęliśmy grać takie utwory, co się okazało, to akurat było lepsze. Bo z tego był pieniądz. A niestety, no, samym honorem człowiek nie żyje, a wtedy miałem już 2 dzieci, trzeba było kogoś wykarmić.